Są zamontowane dwa pomiary mocy. Jeden to jest Favero Axioma Pro MX, a drugi to jest od Inpeaka na ramieniu od GRX-a. Są dwa urządzenia do rejestracji, jest Hammerhead i jest Sigma. Więc elo velo, rowerzyści i kolarze, to co dzisiaj Wam pokażę, to test dwóch pomiarów mocy. Jeden w pedałach, drugi w mechanizmie korbowym, czy też w ramieniu. Z Inpeaka korzystam już od kilku lat i jestem bardzo zadowolony, ale z jakichś przyczyn jakiś czas temu kupiłem właśnie Favero Axioma, z jakich dokładnie Wam powiem za niedługo. Na razie chcę się przejechać. Dzisiaj w planie około 100 km. Zobaczymy, jaki będzie to dzień. Jest chłodno, bo mam założone ochraniacze na buty. Dodatkowo też zaraz założę rękawiczki, co się rzadko zdarza. Chyba to będzie pierwszy raz w tym roku po okresie już takim zimowym. Dla pewności mam 3 warstwy. Zobaczymy, jak te pomiary mocy też będą się zachowywać w różnych warunkach, bo teraz jak wyjeżdżam jest około 4 stopni. Podczas przejażdżki ta temperatura powinna się zmienić, bo wyjdzie słońce i może osiągnąć nawet 8-9 stopni, czyli zmieni się o jakieś 4 stopnie. Zaraz sobie wykonam kalibrację, tylko poczekam jeszcze chwilę, niech one się jakby tam schłodzą. Teoretycznie pomiar mocy Favero nie trzeba kalibrować, ale dla pewności wykonam kalibrację jednego i drugiego urządzenia, więc jadę, zobaczymy, jak się będzie kręciło. Będę chciał dzisiaj Wam pokazać bardzo ciekawe miejsce, jakim są grobowce megalityczne, jak dobrze pamiętam, w Sarnowie. Jeszcze tam chyba nigdy nie byłem, z tego co patrzyłem na Strawie, bo już pokazywałem Wam na przykład grobowce w Wietrzychowicach, a w Sarnowie jeszcze nie byłem. Dobra, to jadę tam i zobaczymy, jak dzisiaj się będzie jeździło i jakie wartości będą pokazywały pomiary mocy. Dwa najbardziej jak dla mnie zaufane urządzenia, czyli Hammerhead Karu 3. Tutaj będą wartości pokazywane z Favero, a na Sigmie ROX 12.1 EVO będzie pokazywana moc z Inpeaka. Jednakże zanim przejdziemy do testu, to warto było w ogóle wspomnieć, co to jest pomiar mocy, bo nie każdy może wiedzieć. Pomiar mocy to jest coś, co mierzy nam właśnie albo w pedałach, albo w mechanizmie korbowym wartości, które generujemy podczas pedałowania, czyli podczas obrotu korbą. To jest tak mniej więcej jak w samochodach, że wiemy, jaki samochód, jaki silnik, ile ma koni mechanicznych. Tak samo my możemy sobie zmierzyć, jakie jest nasze FTP. I dzięki temu możemy wyznaczyć sobie strefy mocy, czyli pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty bieg, bądź jeszcze większy, bo tych stref jest teoretycznie 7. W danej strefie mocy jesteśmy w stanie przejechać daną mniej więcej wartość. To się będzie różniło w zależności od dyspozycji dnia, od naszych możliwości, od tego, jak jesteśmy wytrenowani. I pierwszy bieg to jest taki na przykład rekreacyjny. I na przykład dużo osób może myśleć, że pomiar mocy jest potrzebny osobom, które się ścigają, które myślą o tym, żeby zdobywać jak najlepsze miejsca albo wygrywać. Ale do końca tak nie jest, bo osoby jeżdżące rekreacyjnie też mogą korzystać z takiego pomiaru mocy i to na przykład będzie dla nich dobre, jeżeli chcą przejechać jakiś dłuższy dystans, to będą wiedzieli, żeby trzymać się jak najniższych wartości, czyli tak zwanej pierwszej strefie. Oczywiście bez tego też możemy sobie poradzić, możemy też korzystać z czujnika tętna, chociaż tętno bywa zmienne, ale o tym chyba już kiedyś wspominałem. Jeżeli chcielibyście jakby odświeżyć trochę temat, to oczywiście mogę, ale no tętno bywa zmienne w zależności od dnia, a moc to moc. Ona się jakby nie zmienia, tylko po prostu możemy generować większą bądź mniejszą w zależności od dyspozycji dnia. Dobra, to lecimy z testem. Ok, przejechałem już jakieś 5 km. Temperatura na liczniku się troszeczkę schłodziła. Z temperatury pokojowej jest teraz, pokazuje 6 stopni. Powinno już troszeczkę pójść w dół, więc wykonajmy kalibrację. Tutaj mamy podłączonego Axioma Favero i teraz tak, aby wykonać kalibrację, to oczywiście pedał trzeba dać w dół, idealnie żeby było. Tu na szczęście mam taką funkcję, że mogę sobie to wykonać automatycznie z poziomu tego głównego menu i zaraz zobaczymy, czy pokaże, że jest wszystko ok. Dobra, success 0, czyli jest ok. I tutaj sobie przejdźmy do kalibracja czujnika mocy, też mamy tutaj pyk. I czy pokażę jakiś komunikat? No, dawaj. Kalibracja nie powiodła się. Oła! Spróbujemy jeszcze raz. O, teraz poszło. Dobra, uff. Już się bałem, że coś pójdzie nie tak. Na razie wartości na Inpeaku są
Nawet o 10% większe, bo przy 200 W pokazuje mi na Empiku 220, więc zobaczymy, jak teraz będzie po kalibracji i przy jakiejś takiej równiejszej drodze. No bo teraz też takie ścieżki, nie ścieżki. Wyjadę z miasta i zobaczymy, co się będzie tam kręciło. Mija 10 km i powiem wam szczerze, że teraz tak na oko to te wartości troszeczkę się jakby zacieśniły. Mimo tego i tak Empik pokazuje na Sigmie troszeczkę więcej. Postaram się zmienić teraz wartości, bo mam ustawione 3 sekundy. Zobaczymy, jak zmienię wartości na nieco większe, czy będzie troszeczkę to inaczej wyświetlało, bo wydaje mi się, że Sigma z Empikiem troszeczkę jakby szybciej reaguje na przyspieszenie, że pokazuje szybciej wartości wyższe niż Hammerhead z Favero, ale to zaraz sobie jeszcze zobaczymy. Z takich bardziej obiektywnych rzeczy, no to teraz średnia moc na Sigmie pokazuje teraz 197, a w Hammerheadzie 173, czyli ponad 20 W więcej, co jest różnicą. I teraz tak, pytanie, czy ja bez problemu mogę sobie tutaj pozmieniać ustawienia, change profile, o, pyk, i teraz sobie zmieńmy profile. Jadę gravelem. Chciałbym zmienić tutaj opcję na dobra, z 3 sekund. Czy możemy sobie zmienić power na 10 sekund? Jest na 10 sekund, dobra. W Sigmie tutaj tą moc będzie troszeczkę łatwiej zmienić. Chociaż bym sobie w ogóle... Mogę to poprzestawiać? Tak, zmień funkcję. I teraz pomiar mocy i moc z 10. O, elegancko. O, bo na przykład teraz moc normalizowana to jest 199, a moc średnia 197, a tutaj już jest troszeczkę większa różnica, bo jest 173 i 194, czyli kwestia może być taka, że tu w ustawieniach musiałbym coś zmienić pewnie. Koło obliczenie średniej. Średnia moc bez wartości 0. Dobra, z wartościami 0 teraz sobie zmieńmy. Zobaczymy, jak teraz to będzie wyglądało. Dla pewności jeszcze zrobię na szybko kalibrację. Teraz po tych zmianach już wygląda to dużo, dużo lepiej. Właśnie dojechałem już do punktu docelowego. Jeżeli chodzi o moc normalizowaną, to na Favero mam 179 W, a na Empiku 184. Czyli te wartości nie są aż tak duże, jakby mi się na początku wydawało, ale tego zaraz. Jestem już przy grobowcach, tak, przy tak zwanych piramidach kujawskich, chociaż nie wiem, czy tutaj właśnie w Sarnówku mogę powiedzieć, że to są piramidy kujawskie, bo tak te grobowce nazywają się w Wietrzychowicach, więc obawiałem się, że na początku te wartości właśnie będą różniły się o jakieś ponad 10 W, a nawet tutaj jak zaczynałem jechać, to pokazywało nawet 20. Po tej kalibracji, po zmianie tych wartości już zauważyłem, że faktycznie te różnice nie będą aż tak duże. Całe szczęście, bo myślałem, że coś jest nie tak. Nie raz w komentarzach pisaliście, że Empik potrafi pokazywać zawyżoną moc. Generalnie i Empik i Favero mają granicę błędu do 1%, więc jeżeli Empik ma 1% i Favero ma 1%, to sumując to jest 2%. Przy 200 W to może być właśnie jakieś 4 W. No tutaj na ten moment pokazuje mi 5 W różnicy, czyli nie jest tak dużo. Każdy miernik ma swoje plusy i minusy i zaraz do tego przejdziemy. Postaram się jeszcze na koniec jakoś tam na szybko w miarę przeanalizować wartości na Strawie. Zobaczymy, czy Sigma i Hammerhead przerzucą mi obydwie właśnie aktywności do Strawy, bo czasami to jest tak, że Strava wykrywa powiedzmy dubel. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Ale całe szczęście te wartości są do siebie zbliżone. Według mnie 5 W to nie jest aż tak mocno znacząca różnica, czyli jeżeli sobie wyznaczę jakiś tam poziom FTP na Empiku bądź na Favero, nie będzie jakby za dużych przekłamań względem później trenowania, tak? No bo wiadomo, każda strefa ma jakieś tam swoje wartości i mniej więcej trzeba się tego trzymać podczas
treningu wykonywanego. Ewentualnie podczas zawodów, jeżeli sobie też określimy jakąś daną moc, no to fajnie by było się tego trzymać. Tak jak doskonałym przykładem była w tym roku Robinsonada łódzka, gdzie z góry sobie założyłem, jakie wartości chciałem trzymać przez pierwsze 3 godziny, później jeszcze przez kolejne 2. No i na sam koniec już po prostu co tam fabryka podała. Przy dłuższych dystansach ja zazwyczaj właśnie oscyluję w granicach 200 watów, to zależy od dnia, czasami jest więcej, czasami jest mniej, no, ale to tyle. Oczywiście z każdym nowym pomiarem mocy warto by było przeczytać instrukcję obsługi. Tak akurat zrobiłem w Inpiku, lecz nie zrobiłem tego tak w Favero, co było oczywiście moim błędem, bo wydawałoby się, że pomiar mocy w pedałach, no to prosta sprawa, przykręcamy, podłączamy, ewentualnie kalibrujemy, ustawiamy długość ramienia korby, w moim przypadku to jest 172,5, i że temat mamy teoretycznie rozwiązany. Zrobiłem to przed wyścigiem u Marcińskiego na Śląsku i się delikatnie nie smaczyłem, bo widziałem, że te wartości są dużo, dużo mniejsze, więc wstępnie sobie pomyślałem, że chyba trefny pomiar mocy, albo po prostu może faktycznie coś źle zrobiłem i faktycznie coś źle zrobiłem, a dokładnie nie zamontowałem takich bloków, jakie było w instrukcji obsługi. Bo wykorzystałem te bloki, co już miałem wcześniej, czyli SH51, a wedle producenta prawidłowe bloki, które powinno się zamontować, to te, co były w zestawie, czyli szymanowskie SH56 albo NADOT. Już teraz, jeżeli się pomyliłem, to oczywiście to poprawię. Po zmianie bloków wartości zaczęły być mniej więcej takie, jakie były moje odczucia, bo powiem szczerze, że już na tak jakby moje doświadczenie jestem w stanie jechać jakby trochę na wyczucie i wcale nie muszę patrzeć na cyferki, aby wiedzieć, jaką moc mniej więcej generuje. Przy tym kilometrażu, a jest już jakieś 150 tysięcy kilometrów łącznie, to się po prostu czuje. Ale warto mieć, sprawdzać i później analizować ewentualnie, jak to wszystko wyglądało. Przejdźmy do plusów i minusów tych obydwóch rozwiązań, bo oczywiście wszystko ma swoje wady i zalety. Z plusów Inpika to tak, po pierwsze, że to jest polska marka, więc kupując ten produkt wspieramy polską firmę. Plusów to na pewno cena, bo Inpik jest jednym z tańszych rozwiązań. Są oczywiście jeszcze jakieś tam chińskie, niechińskie rozwiązania, ale z tym oczywiście bywa różnie. Kupując w Polsce mamy tą pewność, że mamy gwarancję na miejscu i jakby coś się działo, to i w razie czego szybko powinna być rozwiązana reklamacja. Co do ceny, możemy kupić albo pomiar mocy już z gotowym ramieniem, gdzie te wartości będą troszeczkę droższe. Ewentualnie możemy wykorzystać swoje ramiona korby, aby zamontować, i wtedy trochę zaoszczędzimy pieniądze. Pieniądze tam by było 200-300 zł od jednego ramienia. Plus kolejny taki, że jest to w miarę odporne na uderzenia, bo no tutaj jak sobie spojrzymy od góry, no to jest w jakimś stopniu to osłaniane i raczej ciężko jest zahaczyć tutaj tym pomiarem mocy o jakiś kamień czy o coś. Oczywiście może być taka sytuacja, mi się nigdy na szczęście nie zdarzyło. Jeżeli zahaczamy ramieniem, to prędzej w tym momencie i raczej przy takich uderzeniach nie powinno się za dużo stać z takim ramieniem. Ale mówię, może być sytuacja, że możemy uderzyć właśnie tutaj z tej strony. Choć mówię, mi się osobiście nigdy nie zdarzyło. Właśnie większe prawdopodobieństwo będzie to, że zahaczymy pedałem, i pedałem nieraz mi się faktycznie też zdarzyło. Co jeszcze z plusów? No to to, że na przykład faktycznie jest on dokładny. Mamy tutaj opcję jeszcze na baterię. Chyba z tego co pamiętam, Inpik już powoli z tego wychodzi. To też ma oczywiście swoje plusy i minusy, no bo na baterii jest ten plus, że możemy w każdej chwili baterię wymienić, jak już się nam rozładuje, a z ładowaniem to wiadomo, musimy podłączyć bezpośrednio w domu, więc jak nam się rozładują, to będzie trochę lipa, ale za to dzięki chyba tutaj tym akumulatorkom wbudowanym będziemy na pewno mieli trochę dokładniejsze dane, bo z bateriami bywa różnie, wiadomo, zależy jaką kupimy, nie wiadomo jak długo gdzieś tam stała, czy faktycznie te wartości, jeżeli chodzi o natężenie prądu, też będzie prawidłowo, bo to też bywa różnie. Lepiej tutaj kupować jakieś dobrej jakości bateryjki, a nie zwykłe jakieś chińskie. Z minusów to właśnie też właśnie przy rozwiązaniu tutaj tym bateryjnym jest to, że
on trochę więcej nam wystaje i ja musiałem na przykład tutaj na suporcie dać dodatkową podkładkę, aby nie haczyło mi to o ramę. Przy ramieniu właśnie, gdzie nie ma baterii, tylko jest właśnie ładowane, to jest bardziej schowane i wtedy jest właśnie mniejsze ryzyko, że tutaj będzie nam coś ocierać. Z minusów takich to, że nie w każdym ramieniu ten pomiar mocy zamontujemy, bo w momencie, kiedy mamy tam jakąś przestrzeń, otwór, jest jakieś wyżłobienie, no to niestety nie jesteśmy w stanie tego założyć. Kolejny minus taki z przekładaniem, bo jeżeli mamy na przykład dwa rowery i na przykład w obydwu mamy mechanizmy korbowe Shimano GRX, to powiedzmy nie ma problemu, no bo nie ma jakiegoś tam super większego problemu, no bo sobie odkręcamy tą nakrętkę, tutaj luzujemy, tu odhaczamy, wyjmujemy, przekładamy drugiego, wiadomo, w jednym i drugim trzeba wykonać tą samą czynność i nie jest to aż tak mocno czasochłonne, ale no, trzeba trochę więcej czasu poświęcić, na przykład w przeciwieństwie do pedałów. Druga sprawa, no nie zawsze mamy na przykład obydwa rowery z tym samym mechanizmem korbowym, bo on może w jednym się sprawdza w Shimano, w drugim SRAM i no jak już mamy SRAMa, no to niestety to nie zamontujemy. A jak chcemy przy SRAMie mieć mechanizm korbowy Shimano, to później ludzie piszą w komentarzu, że jest ulep i że to tak nie powinno być. Czy jeszcze jakiś minus? Chyba nie. Oczywiście, jeżeli macie jakieś tam swoje spostrzeżenia, to też piszcie w komentarzach. Ja przejdę teraz do pedałów. Pedały Favero Asioma oscylują katalogowo gdzieś chyba w granicach 2300-2400. Ja kupiłem tutaj w promocji za 2000 zł bez złotówki, więc nie oznaczam tutaj tego filmu jako sponsorowanego, bo obydwa mierniki mocy zostały zakupione z moich pieniędzy. Plusy Favero, no to też plus za dokładność, plus taki, że też możemy sobie szybko zmienić na jakiś inny rower, bo no nie każdego stać, żeby zjeździć w każdym rowerze z pomiarem mocy, w ogóle też nie każdego stać, żeby mieć kilka rowerów. Więc jeżeli ktoś będzie miał na przykład ty jeden rower, to jak sobie kupi Inpika, to będzie z niego zadowolony, ale jeżeli ktoś będzie miał dwa rowery, a nie będzie chciał inwestować w dwa pomiary mocy, no to wtedy fajniejszym rozwiązaniem na pewno będzie właśnie Favero. Favero tak samo jak Inpik też występuje w opcjach obustronnych, czyli że mierzymy sobie dokładnie lewą i prawą nogę. To ma plus taki, jeżeli mamy dosyć dysproporcje, to możemy sobie to kontrolować i coś robić z tym i sprawdzać, czy faktycznie to się z czasem zmienia. Możemy to zmienić dzięki odpowiednim ćwiczeniom, ewentualnie zastosowaniu odpowiednim podkładkom. To temat bardziej do bikefitterów. Mi na przykład podkładka przyszło się dużo pomogła. No tutaj plus taki, że można to ładować, nie trzeba zmieniać baterii, no ale no minus taki, że musimy mieć gdzieś blisko kontakt albo bardzo długi kabel. Minus taki, że jeszcze złącze od ładowania tutaj jest na stare USB, nie na USB typu C, tylko jeszcze na starszego typu. Z minusów takich, no to podatność na uszkodzenia. No jednak jest to najbardziej wystający punkt i no, może się zdarzyć gdzieś tam na zakręcie, jakimś kamieniu, korzeniu, możemy tutaj tym pedałem zahaczyć. Kolejnym minusem jest to, że trzeba to serwisować. Inpik kompletnie nie wymaga jakby tutaj żadnej ingerencji z czasem. No tutaj są łożyska maszynowe, ale na szczęście wszystko jest jakby wymienne i w przeciwieństwie z tego co widziałem do pedałów Garmina, no, i są dużo tańsze koszty. W pudełku też otrzymujemy zestaw kluczy, aby móc sobie właśnie to przeserwisować, więc nie będzie z czasem problemu taki, że coś nam tutaj się weźmie i popsuje i będziemy musieli kupić nowe pedały, więc nie ma z tym problemu. Wszystko ma swoje plusy i minusy i powiem wam szczerze, że gdyby nie to, że co jakiś czas przetestuję jakiś inny rower albo że będę miał dwa rowery gravelowe i nie będę chciał właśnie kombinować z przekładaniem ramienia korby, bo prawdopodobnie mój drugi rower będzie na napędzie SRAMa. A ten sobie pozostawię tutaj takiego tak zwanego ulepa. I może będę chciał się pościgać trochę na tym, trochę na tym. Zobaczymy, jak to wyjdzie w przyszłym sezonie. Więc nie ma problemu, żebym sobie wziął te pedały, przełożył do drugiego roweru. Nawet można je zamontować do roweru szosowego. Nikt za to nie będzie karał. Gdyby nie to, to na pewno pozostawił sobie w rowerze gravelowym Inpika. Inpik u mnie pozostaje na pewno w rowerze szosowym, gdzie mam z lewej i z prawej strony miernik mocy, przez co jest to bardziej dokładne. Dobra, lecę jeszcze chwilę pokręcić,
Powoli się jeszcze robi ładniejsza pogoda. Zobaczymy, czy teraz te wartości się zmienią, czy nadal mniej więcej będzie podobne. Koniec jest na dziś. Czas zobaczyć, co tam podsumuje jeden i drugi licznik. No i tutaj mamy średnie waty 159, 79,5 km, 26,2 średnia. Zaraz zobaczmy, niech sobie tam poprzerzuca rzeczy. Tutaj mamy, ach te dotyki. No dobra, spoko, do podsumowania. Średnia watów 181, czyli to jakby te wartości zerowe były ujmowane, a średnia moc znormalizowana. Największa z 20. Normalny ZP 182, 176. Czyli wzrosła jeszcze o 1 W, czyli różnica 6 W. O, jeszcze powiedzmy tak w miarę akceptowalnie. Podsumuję, dosłownie spokojnie w domu i zobaczymy. Czas na podsumowanie testu InPeak kontra Favero. Porównałem sobie na spokojnie na Strawie, bo obydwie aktywności mi się tam zsynchronizowały. I powiem szczerze, że różnice są niewielkie. Starałem się to sprawdzić na poszczególnych segmentach. Oczywiście te aktywności będziecie mieli dostępne. Mam nadzieję, że uda mi się jakoś zrobić, żeby ta aktywność nie liczyła się do statystyk Strawy, abyście mogli sobie po prostu na spokojnie też porównać, jakie to były wartości. I powiem wam szczerze, że od momentu, kiedy zrobiłem już tą drugą kalibrację, włączyłem wartości 0 na Sigmie i nacisnąłem lapa, czyli tak zwane okrążenie, do tamtego momentu ta średnia wartość watów też wynosi około 5 watów, czyli ta różnica według mnie nie jest aż tak mocno znacząca, bo czy będziemy jechać 200 watów czy 205, to i tak będziemy bardzo blisko tej założonej mocy, co chcemy jechać. A w praktyce to i tak wygląda tak, że nigdy nie jedziemy idealnie tą samą wartością, co byśmy chcieli. Że jak trener nam wskaże, że mamy jechać równe 200 watów, to i tak będziemy jechać to co chwilę, nie wiem, 190, 210, czy to będzie taki mniej więcej zakres, jaki uda nam się, powiedzmy, mniej więcej uzyskać, a i tak będzie się mocno wahało, bo tu będziemy jechać pod górkę, tu zaraz z górki, tu gdzieś na chwilę będziemy musieli przyhamować, bo coś nam wyjedzie, czy coś w tym stylu, więc te wartości będą się nieco różniły. Kolejną rzeczą jest to, że pomiar mocy InPeaka, który korzystam od długich lat, porównywałem już z niejednym urządzeniem. I na przykład były to trenażery Wahoo czy Psyche Plus, gdzie te wartości też były bardzo do siebie zbliżone, a nawet wręcz prawie takie same. Oczywiście trenażery nie mają pomiaru mocy, tylko jest to wyliczone z algorytmów, ale mimo tego te wartości też były bliskie. Testowałem też z pomiarem mocy Wahoo Speedplay i tam byłem zaskoczony, że na początku testu te wartości też były praktycznie takie same, różnice były naprawdę niewielkie. Dopiero w późniejszym etapie, gdzie ta temperatura zaczęła się zmieniać, te wartości zaczęły się różnić nawet do 20 W. Sam do końca nie jestem pewien, z czego to wynika, czy pomiar mocy InPeaka, jakbym ponownie skalibrował, to znowu te wartości byłyby te same, czy to coś podała mi Wahoo Speedplay. Niby InPeak ma automatyczną kalibrację temperaturową, ale według mnie, jeżeli czasami te temperatury potrafią się zmieniać, to warto jednak wykonać ponownie kalibrację, jeżeli zależy wam na tym, żeby te wartości były jak najdokładniejsze. Więc podsumowując, obydwa pomiary mocy są bardzo dokładne. Wszystko ma swoje plusy i minusy. Dla InPeaka cena, bo najtańszy szosowy kosztuje na ten moment 1399, gravelowy pomiar mocy 1649. No i możecie trochę przeoszczędzić, kupując po prostu sam pomiar mocy, wysyłając swoje ramię do InPeaka i oni na waszym sprzęcie to zamontują. Favero ma katalogowo ponad 2000, to też nie jest mało, plus taki, że można bez problemu sobie przekładać do innego roweru. Mówię, wszystko ma swoje plusy i minusy. Jestem ciekaw, co wy wybierzecie, ile wybierzecie, bo podejrzewam, że no ten film tak naprawdę trafi może do 3-5% osób, które mnie oglądają, bo bardzo mała osób ilość jeździ z pomiarem mocy, ale bardzo mnie dużo zastanawia, ile osób jeździ z czujnikiem tętna. Może zrobię jakąś ankietę na kanale. I co? Jakbyście mieli jeszcze jakieś pytania odnośnie tych urządzeń, to oczywiście śmiało pytajcie. A ja zapraszam was do następnego odcinka. Pamiętajcie jeszcze o łapce w górę, o subskrypcji, jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje. No, trzymajcie się, piąteczka.